Marzena Kawa, dobry wieczór. Jak na listopad, wciąż jest ciepło. Warunki pogodowe dyktują fronty atmosferyczne, co oznacza chmury, opady deszczu, w górach śnieg i silniejszy wiatr. Pozostaniemy w zasięgu niżu z nad Skandynawii, kolejnego frontu atmosferycznego, który zaznaczy na północy kraju swój wpływ i tam popada przelotny deszcz. Będzie też napływać chłodniejsze powietrze z północy. W nocy na południu kraju najpierw popada deszcz. Lokalnie możliwe są także opady marznące. I tam pojawi się gołoledź. Pochmurno też na wybrzeżu, aż po Mazury i tu opady będą przelotne. Najpogodniej w centrum kraju, a silniejszy wiatr powieje zarówno w górach, jak i nad morzem. Minus 2 stopnie na Podhalu, około zera na Podkarpaciu, do maksymalnie 5 stopni na wybrzeżu. A jutro pochmurno na południu kraju. Tu będą pojawiały się mrzawki i niewielki deszcz. A w pasie gór także popada przelotnie śnieg. Przelotnych opadów deszczu należy się spodziewać również na krańcach północnych, ale w wielu miejscach poza tym wyjrzy słońce. Wiatr osłabnie, ale nadal na północy i na wschodzie kraju będzie dość silny. Temperatura od 4 stopni na Podkarpaciu do 8-9 maksymalnie na Dolnym Śląsku. A we wtorek, w środę na termometrach zobaczenia zapowiada się ze śniegiem na wschodzie kraju. Dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia.